firmą uczestniczymy tutaj w projekcie Truskawki w tunelach, zlokalizowanym w gospodarstwie Kozacka Truskawka. Tutaj jako firma przede wszystkim dostarczamy czmiele, ponieważ, proszę Państwa, czmiele to podstawa dobrych, ładnych owoców. To, aby owoce były kształtne, takie jakie znamy z folderów reklamowych, to jest bardzo często kwestia poprawnego zapylenia. Poprawne zapylenie sprawia, że owoce są w pełni wykształcone, są większe, mają większą jędrność, co za tym idzie tak samo lepszą trwałość w obrocie handlowym. Dlatego tutaj, jeżeli chodzi o truskawkę w tunelach, to bezwzględnie czmiele są podstawą produkcji. Co więcej, bardzo duże problemy z zapyleniem są w polach. Truskawka jest dość mało atrakcyjnym pożytkiem dla owadów zapylających. Dlatego, aby uzyskać odpowiednią jakość owoców w uprawie polowej, również polecamy czmiele wstawiane w produkcie Tripol. Jest to ul potrójny z trzema koloniami. W przypadku tuneli takich pojedynczych polecamy ule pojedyncze Natupol, które możemy bardziej równomiernie rozlokować po plantacji. Odpowiednie wprowadzenie czmieli daje nam, tak jak wspomniałem, dużo lepszą jakość, lepsze wyrównanie tych owoców i możemy się cieszyć tutaj takim plonem, gdzie nie mamy zniekształconych owoców, jakichś krzypowych, krzywianych. Jako przykład dobrego zapylenia, proszę Państwa, można spojrzeć na całe tutaj owocostany, gdzie mamy wszystkie owoce bardzo ładnie wykształcone, o podłużnym kształcie, pełnym, wyrośniętym. Natomiast jeżeli spojrzymy na truskawkę polową, która jest oddalona tutaj od tuneli, proszę zobaczyć, że te kwiaty są niedopylone i stąd mamy taki kształt. Brakuje pełnego wykształcenia owocu, owoce nie są podłużne, brakuje odpowiedniej ilości ziaren i stąd mamy owoce, które nie spełniają już obecnie wymogów, jakie stawiają przed nami i sieci handlowe, czy kupcy w sklepach z owocami i warzywami.